Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, jest ze mną Dafolir. Tak, jest siostra. Jak mówicie, zmieniła kolor kota i na wstępie od razu mówię, dzisiaj kontynuujemy przygody z questami pobocznymi. I przy okazji niestety też byliśmy na tratwie, program się zmutował, nie nagrał tego. Tak więc ten gościu przy tratwie po prostu się zgubił, chce płynąć do siostry, ale zgubił wszystko. Nie ma tratwy nawet, jeśli się nie mylę, po prostu jakiejś desce. I musimy wrócić do Furogawy, do jego siostry, żeby ona dała nam mapę dla niego, żeby on wiedział jak płynąć. A teraz szukajmy tylko gościa. Dobra. No teraz musimy tylko poszukać tego, który jest od cytryn, żeby wiecie, zająć się załatwieniem cytryn dla stoiska. Pewnie plastikowych, z tego co się orientuję po tym, że cytryna plastikowa od Atula się zalicza do nich. Potem powiedzieć tym Dice Boysom, że zrobiliśmy co trzeba i dalej się zobaczy. Ej, ty, tutaj. Jesteś dla cytryn? No, dobrze. Słuchaj. Bądź spokojna i przejmuj się tym. Po prostu weź cytryny i idź stąd. Nie chcę ich w swoim życiu. Nie potrzebuję kłopotów. 100 cytryn. Ej, co mamy 100? Co się stało? Wyszło. Co za lama ze mnie. Złe przyciski, dalej nie Ingrid, padzie. Naprawdę. Okej, okay. Czyli że... Chwila, czyli że... Mamy 101 cytryn? Plastikowych cytryn. Wiedziałem, że będą plastikowe, po prostu to czułem. Plastikowe cytryny. Ideal. O, żarło. Te. Bierz to żarło, czym prędzej ja zaraz idę ustawić. No. No musli. No i co z tym musli? Omlet. Dobra. Teraz ważna sprawa, gdzie jest... O, cebularz. Czy nie mogę do cebularza, bym sobie powiększył statek, sprzedaję mu wszystko. I kupię naświona butelkowca. Butelkowce najlepsze. Przynajmniej ja tak nazywam, wiadomo, że to są tajemnicze nasiona, ale dla mnie to zawsze będzie butelkowiec. Ja się na przykład dawno nie sadziłem niczego, co... Niech będzie rzepa. I jedno miejsce stawię dla butelkowca, a tutaj posadzę... Cebula niech będzie. Jedziemy do cebularza, to cebulę zasadziłeś? Nie, po prostu cebulę zasadziłem, bo jednak to cebula. A my żyjemy w Polsce, kraju płynącym cebulą. Więc po prostu musimy mieć cebulę na statku. Dobra. Cześć, cebularz. Nie, tego się nie sprzedaje. Okej. Mało trochę to śmieci. Bo ja na bieżąco mu je sprzedaję. Więc tylko mam okazję. Coś jeszcze mam na sprzedaż? Chyba nie. Klejnoty. Nie, siostra. Te noty są potrzebne. Na samym dole przynieść statku, jeśli nie mielę, wymaga 2 diaksy, więc no. Czuję się normalnie jak w Minecraftach. Diaksy są przydatne, bardzo. Dobra. A to teraz kierunek Oxbury i... W sumie nie wiem, co jeszcze mam zrobić. A co tego może zobaczymy, co jest potrzebne na... To? Złoto. Nowe deski, elektron, okej. Okay. Dam radę ogarnąć, jak tylko znajdę złoto, którego nie posiadam. A tutaj glimsy. Jak zacznę sprzedawać, to będzie spokój. Okej, dobra. Ale elektrum czym jest? Czymś, co się robi w kowalowni. Gdzie jest busuniki? Nie. A, nie, to drzewanie już. Plącz się trochę w tym wszystkim. Nie. Nie, nie mam na to czasu. A ty postaw, co tak sobie zrzem polisz. Nie ma przy tym, żebym miał lepszy nastrój. Ooo, jaki słodki. Dobrze, dobrze. No i co? Ma coś lepszego? Nie, ale będzie nam śmieci dawno. Nie lubię tego? Nie rozumiem, o co chodzi. Powiedział, nie lubię tego i tyle. Siostra, nie udawaj, że nie wiesz, co się dzieje, proszę cię. No, ale mnie przy tym nie było. No tak, odszedł. Ale chałupę zostawił w bałaganie. Jeszcze grzyby tam urosły. Naprawdę musiały być dawno niesprzątane. A czemu jej nie sprzątasz? Po pierwsze, siostra mów głośniej, po drugie... A czemu jej nie sprzątasz? Hem? Bo się nie da. On to było w obowiązku Stanleya, a nie mówię. Czy Stanleya? Nie wiem, czy mówić Stanleya, czy Stanleya. Dalej nie wiem, mam mniejsza o to. Ja mówię Stanley. A teraz dawaj ta, szybciej do Oxbury, bo muszę zaliczyć 2 questy naraz. 2 czy 3 to były? 2 czy 3, 2 czy 3.
Ale niestety tylko dwa. Dice Boysy też byli chyba w Oxbear. Zresztą zaraz sprawdzimy. Jeśli to będę musiał ich dłużej szukać, ale tak czy jak znajdę. To teleportacja jest zła. Jaka teleportacja? No, bo jak ja nie zdążę przyjść, to mnie teleportuje. Dobra, są Dice Boysi. Odejdź stąd. A, czyli z nim trzeba pogadać. Dobrze sobie poradziłaś. No, aż słowo w naszym nowej płycie coś takiego. Nie zdziwiłbym się, gdybyś została muzyczną gwiazdą. No, gwiazdą muzyczną właśnie. Dice Boys, Dice Boys, Dice Boys. Tu chyba nie potrzebowaliśmy pomocy, bo już od razu byliśmy dosyć sławni i tak dalej. Ale dzięki, tak fajnie mieć prawdziwego fana. Dostarczającego nasze płyty na ulicę. Dzięki ponownie. Tylko tyle? Twarde, twarde! Tylko tyle, nic więcej? Spodziewam się jakiejś nagrody, jak na przykład, nie wiem, za pomaganie przy filmie dostanie ulepszenie do krów. A ta dobra. To jest cudowne. Naprawdę sobie poradziłaś. Martwiłem się przez sekundę. Miałem paru złych ludzi, nieodpowiednich ludzi oddychających przy moim gardle, przy mojej szyi. Za cytryny. Wiem, prawda? Ludzie naprawdę są nakręceni na te głupie cytryny. Tak czy siak. Dobrze sobie poradziłaś. Dzięki za cytryny, a ty masz coś za twoje problemy. O, 5000. I tyle? Zobaczcie, wziął plastikowo cytrynę jakby nigdy nic. I tyle. To teraz co zostało? No skarb, który niestety jest za mgłą. I Furogawa znowu. Ale teraz jesteśmy bliżej, na szczęście. Aleksza to może się uda, co się da. Aleksio. Ale nie, Aleksander. Dobra, szpać. Czas szpać. Dla twojej ulubionej teleportacji to robię nawet. Poza tym też już się włączyła pora spania, więc nie mogliśmy odpłynąć. No wiem, zauważyłam. It's too dark to navigate. A teraz mam dla ciebie zadanie. Znajdź dziwną papugę na tym statku. Nowy pasażer? Tak. Dziwna papuga jakaś taka. Nie wiem, gdzie się schowała, ale jest jakaś dziwna papuga. Wiesz o tym, że dostałam laga mózgu? Tak. Wiem, że dostałaś laga mózgu. A co tu mamy? Co? To było dla Bruce'a i Mikiego, tak? O, czosnek! No jest czosnek, ale my tam nie płyniemy. Najpierw chcę zrobić questy, potem dopiero płynąć tam ewentualnie. Dobra, dzyń. Dobra. On ma swoją chałupę? Jeszcze nie. Ma jakieś dziwne zlecenia na tą chałupę, którą mi się nie... Nie kupiłem butelkowca. Brawo. No brawo ja. Nie ma swojej chałupy, więc pewnie jest w pokoju dla gości. A masz pokój dla gości? Tak, zbudowałem nowy. Jest gdzieś niżej. Widzę. Mówisz o nim słodziak, a jest tak daleko od ciebie, że nawet nie widzisz go dokładnie. Ale widzę, że jest słodki. Zaraz tam przyjdę. Zobaczysz go z bliska. Z daleka już jest słodki. Co to jest za zwierzę? Po pierwsze, głośniej. Co to za zwierzę? Mówi jakaś dziwna papuga. Czy coś. Słodziaczek! Ech, nie mogę go dotknąć, bo z telem na kanapę siada. Ojeju! Czemu on jest taki głodny? Niedawno go karmiłem. Dawaj to cokolwiek. A czemu jogurt? Czy mamy gotowe potrawy? Niemądra jesteś. No bo ja... No bo przekąska. Moje najgłębsze... przeprosiny. Komandorze, Szepardzie. Nie mogę zaakceptować twojej bardzo hojnej oferty. Jak już kiedyś... przekrzyżowałem pasy z nim Dapterow i Nobgoblin przekleli mnie z po prostu z zazdrości. Bardzo niebezpieczna trzecia poziomowa nietolerancja laktozy. Ojej. Czy on wszystko musi w taki sposób dosyć mocno growy opisywać? Może on lubi
Na pewno lubi, ale czy on musi wszystko w taki sposób przedstawiać? Ty, nie ma zwykłych skrzydeł, jak się skapnęłam. No, mówiłem dziwna papuga i tyle. A teraz dawaj dalej dialogi. Cyk. To jest rytuał przyzwania. Ach. I nie będę opowiadał o tym, co się stanie, jeśli zeżrę chociaż najmniejszą ilość tego wszystkiego. A teraz daj mi jakiś normalny żarcik, proszę cię. Nie wiem, siostra, rób co chcesz, po prostu. Lobster. Skromne podziękowania, komandorze. Okej. Okay. No, w trudnym czasie wszystko, ale dobra. Zwróćcie uwagę, co on żre. On żre pizzę. A my możemy robić pizzę, więc to może być sugestia, co on bardzo lubi. Tylko nie mam pomidorów. Mój wódz osiągnął poziom pierwszy. Dalej jest smutny. To przytul go. Dobra, to dobra. No, Stella, zostaw kanapę, zajmij się tym dziwnym papugiem. Ojoj. Papugi nie mają ogonów. Ale gdzie taki jest papuga, to wiem. Bardzo tego potrzebowałem. Tego leczenia duchowego. Moja mana była nisko. Czy ten gościu potrafi cokolwiek potraktować inaczej niż grę? O Boże. A to jest w normalnym nastroju. Tylko jest smutny, bak. Bo... No ale potrzebuję domu, więc jest smutny. Jak jest na serii takim, jakim jest teraz, to zbiera grzyby. W ogóle czemu to wygląda, jakby był jakimś dziwnym nosaczem na tym zdjęciu? Faktycznie, tak wygląda. Dobra. To tylko nakarm tej reszty, siostra, dobra? Dobra. Ale nie dawaj im kleju, to nie drzewani. Nie. Nie. Pub, ale nie może być prawie nic z rybą. Ale możesz sprawdzić, może paluszki rybne zjedzą. Ta, no dobra. Teraz możemy rozmawiać, bla bla bla. Pub to dobry wybór. Okej, czyli oni po prostu nie mogą niczego, co ma w sobie te ostrygi, małże i inne takie sprawy. I teraz gdzie mieliśmy? Już nie pamiętam. Furugawa. A, Furugawa, tak. Ponownie Furugawa. Już wczoraj tam. Gdzie go znalazłeś tego papuga? Na latarni morskiej. Pamiętasz tam, czy tam na nas krzyczeli, żebyśmy skakali po parasolach? Tak. W ogóle, jak tam płynąłem, to zauważyłem, że tam jest właśnie jakiś spiryt. Ale nie ukrywam, wcześniej nawet nie kojarzyłem, żeby tam było napisane, że jakiś spiryt tam występuje. Ale mniejsza z tym. Dziwne. Po prostu tam był. I ten największy spoiler... Nie był blobem w płaszczu. Od razu leżał ten papuk sobie na szczycie latarni. Dostałam jeszcze większego laga mózgu. Tak. On jest w ogóle strasznie dziwny. Ale no. W porządku, gość, powiem tyle. W porządku, też dziwny. Ja łączę się z nim bólu. Czemu? Bo mam nietolerancję laktozy. Mogę o tym powiedzieć. No możesz, ale na co, po co? Bo chcę. A przy okazji jeszcze muszę zobaczyć jedną ważną rzecz. Dobra, nawet nie wiem, gdzie to jest, więc raczej zbyt szybko chałupy mu nie postawię. Jest słodnie. No tak. Piękny. Nie wiem, ale jest dziwny. Tyle na pewno wiem. Teraz tylko szybko trzeba znaleźć odpowiednią osobę, żeby dostać mapę. Żeby siostra powiedziała, gdzie co i jak. Aha. Znaczy nie będzie ten gościu, bo on był związany z płytami. A może to on? Nie. To nie jest ten gościu. Tak jak można by się spodziewać. Może on? Tak, to jest ono. Biedak. Zgubiony na morzu. Zawsze coś się z nim dzieje. Zawsze ma jakieś powody do... po prostu jakieś wymówki. Ostatniego roku to była nowa dziewczyna. Dzień wcześniej zła ekonomia. Skąd mam mieć pewność, że to nie jest jakaś dziwna... Aha. Skąd mam mieć pewność, że nie jesteś jakąś dziwną osobą, którą opłacił, żeby... wymyśliła tą historię. Może się pracować w słońcu gdzieś. Ach, proszę, daj mu to. Jeśli mówi prawdę. Ale mam nadzieję, że z tego wyjdzie. List od twojej siostry. Okej, dziwna sprawa. Można to otworzyć? Nie wiem. Spróbuj. Próbuj, dawaj. Otwieraj. Haha.
No, w liście pisze do Simona, ty idioto. Dobra, będę grzecznym dostawcą listów, nie przeczytam go. Mam nadzieję, że nie żałuję tego, że go nie przeczytam. Dawaj! Nie, siostra. Czemu? Ja nie jestem złym czytaczem cudzych listów, w przeciwieństwie do ciebie. Ja nie czytam cudzych. Ale zawsze cię wszystko interesuje i niechętnie byś znała każdy szczegół z każdego listu i ze wszystkiego, więc no. O tym ludzie nie muszą już wiedzieć. Ale wiedzą. Już od dawna. Skąd? Z różnych źródeł. Ale głównie ode mnie. No zdejmę proszę. Czemu kot miałczy na drzewa? Nie miałczy, tylko drapie. Ale miałczy przy tym. No chyba przy wszystkim miałczy. Co jest? Aha, Astyd jest głodna. Mam coś dla nieodpowiedniego? O, to będzie dobre, bo nie dosyć, że jest duże, to jeszcze jest proste. A ona lubi proste. Patrz, on się tutaj walnął, ten dziwny papug. Aha, no często leży tak. Położył. Często tak leży, on jest dziwny, mówiłem. Ale słodziak. Cześć, Alekseł. Łof, łof, łof. Łof, łof. To jest foka, a nie pies. Tak czy siak, łof, łof. I teraz ponownie na tratwę. A z tratwy... To dziwne, już nie mam więcej rzeczy do roboty, więc trzeba będzie się zająć przekroczeniem mgły. Tylko teraz w którym miejscu? Tam gdzie Bruce i Mikey chcą? Czy w jakimś innym? Ja bym szczerze mógł się zająć Bruce i Mikey, ale preferuję inne sprawy trochę. Dobra. Do kogo? Się nie, zajmiemy się po prostu tym, że pozwiedzamy granicę niższą mgły. Nie górną mgłę, tylko dolną. Okay. Mam nadzieję, że tam może gdzieś będą... miejsce... no, że tam będzie to miejsce na kupienie schematu domu. Bo nawet sama nazwa, co? No, tak trochę wskaguje. No, wskaguje, tak, wskazuje! Ty moje głupia gęba paszczo. Że to jest... gęba paszczo! Że to jest na krawędzi. A krawędzie bliżej nam od dołu, niż od góry. Więc no, po prostu tak. Dobra, to ja może coś ugotuję? Coś to ugotuj. Nie, nie ugotujesz pizzy, zaraz ci mówię, nie mam pomidora. Ja wiem, już mówiłem. Nie, duchu Atula, nie chcę się bawić w błyskawice. Liście herbaty. Herbata z klejem? Nie, herbata z mlekiem. Rób co chcesz, tylko bylebyś nie dawała kleju do niczego. Czemu? Kleju się nie dodaje do żarcia. W ciągłości kleju ze starych butów. A może ktoś lubi? Nie, nikt nie lubi, to ci mogę od... O, angielska herbatka. No tak, angielska herbatka, bo tak się najczęściej pije w Anglii, z mlekiem. No wiem, ja tak raz piłam. Raz? Tak. Oj, to ty musiałaś siedzieć daleko ode mnie na naszych wyjazdach wakacyjnych nad morze. W moim otoczeniu wszyscy dostawali mleko do herbaty, czy tego chcą, czy nie. Serio? I tu nie chodzi o to, że ja to dawałem. Pewnie inny osobnik to dawał. Chociaż tak to jest lepsze niż herbata z solą, którą też potrafił nam zagościć. Więc no. Taka ciekawa historia z naszego życia. A teraz zajmijmy się tą tratwą. Starki uczy i bawi. Nie uczę, ale bawię tak. No, ciągle spadam do tej wody. Nie, chyba muszę naprawdę zacząć grać krzyżakiem zamiast grać gałką. Będzie łatwiej. I to jest niewygodne chyba. O, spójrz tylko na to. Udało ci się znaleźć moją siostrę w wiosce? Niesamowite. Jest wściekła? Nie mów mi. A jeśli dam radę, na pewno będzie to po prostu warte cokolwiek. Dzięki ponownie. Na pewno teraz byłbym na dnie oceanu, gdyby nie pomóc twoja i mojej siostry. I czemu się nie płynie? Nie wiem, może dlatego, że on dryfuje. To... ale dobra, mniejszy z tym. Nie wiem, co on tam chciał. Jakiegoś autostopa może niech złapie. To teraz najważniejszy moment. Płyniemy za mgłę. Jaram się jak wieczuszka. Więc tak, spotkamy się już oczywiście dalej na odcinku tym. Jak tylko będziemy bliżej mgły, na razie wytnę, żeby odcinek w sumie nie był zbyt długi przez pływanie w tej wewte. Panie i panowie, właśnie przekraczamy mgłę. Widzieliście, trochę mgły? I już, jesteśmy na drugiej stronie. Wow, jaki efekt. I tutaj po prostu będziemy właśnie mieli taki efekt chyba. Fajne, muszę przyznać. Wow,
wróciłam. A teraz jak już jesteśmy tam, byłam pora wyznaczyć kurs. I dzisiaj... Czuję zapach mgły. Cicho, siostra. No i właśnie w dzisiejszym odcinku, jako że nie mam nic więcej do roboty, będziemy po prostu bezsensownie błędzić za mgłą, szukając jakichś... Tam jest wiosek. Jakaś wyspa. Wiem, że jest, ale czy nie jest wyspa, której szukamy? Crows and... Tak, już dawno mieliśmy tego reklamę, ale dopiero teraz musimy tam popłynąć. Ale mniejsza z tym. Tam nie ma co szukać póki co, więc... Za jakiś czas będziemy tylko poprawiać kurs i dzisiejszy odcinek w sumie się skupił na pracy na statku. Więc tak, będziemy się zajmować różnymi rzeczami. Nudny alert. Nudny alert? Bez przesady, to nie będzie nudne. Może coś dla tej dziwnej papugi zrobimy. O, mamy wyspę, mamy wyspę, mamy wyspę. Hidden chicken. Ukryty... Nie wiem, czy to jest hitset. Nie jestem pewien. Dobra, wyznacz na nią. Ale pójdziemy na tą wysepkę, zobaczymy, co tam jest. Bo za coś wydaje się być zniszczona. Ale o drzewo. No są nowe drzewa na pewno. To dobrze, potrzebujemy ich do ulepszenia statku chyba? I zgaduję, że nasz... Hidden chicken discovered. Zgaduję, że nasz dziwny papugo kurczako coś będzie potrzebował też tego do swojej chałupy, więc... Po prostu pora sobie popływać na mgle. Zobaczymy, co tutaj jest. Dobra, pierwsza sprawa. Da się coś zebrać? O! Dobra, zbieraj. Kot się zbugował. Serio? Iron Ore? Tylko? Bzium! Do wody? Dziwne to. O! Drzewno, drewno, drewno. Trzeba ścinać drzewno. To mi przypomina sosnę. Najpierw do ciebie. Do mnie? Tak. Zawsze do ciebie robiliśmy. Ale nie pamiętam jak, więc wolałam najpierw do ciebie to zrobić i mieć spokój. Dobra, mamy drzewno, mamy drewno. I cynk. Trzeba będzie się bawić jakimś potem tym wszystkim w... Pine. No będzie trzeba się bawić, jak nie wymienić desek z tego. Czy to jest cynk? Tak, to jest cynk. I tyle? Mało. Meh. Serio to tyle? Ale już nie, ta linia energetyczna nie jest tu bez powodu. Ja to czuł. Nie. Dobra, jest bez powodu jednak. Nie. Ale przynajmniej mamy trochę nowego drewna, będę mógł od razu iść testować. Na oldze posadzimy. No potem będzie można posadzić, a teraz siostra idź odebrać żarcie, które tam gotujesz. A ja się bawię nową deską. Zobaczmy. Na razie tylko jedną na testy rzucam, żeby zobaczyć jak to jest. A więc tak, szybko i ojej! I trochę pomieszanie. Saserole. A, już to zrobiłem. Fajny plank. Dobra, już widzę, że te deski potrzebują niewielkiej manipulacji. I są bardzo szybkie. Nie będzie łatwo. Ale dobra. Więc... Ja już mam problemy z Ashem, a co dopiero z tym? Po pierwsze, siostra, znowu za cicho mówisz. No, po drugie... Mam... Tak, masz bardzo głośno mówić. A druga sprawa, no... Z Ashem różni ludzie mają problemy. Ale dobra, mniejsza z tym. Oczywiście szybkie spanko i wyznaczamy... Au! Nie wrzeszczymy w ten sposób. No. Bożena, czasem potrzebuje się rozciągnąć. Nie ma tu żadnej Bożeny. Cicho, może... Nie mam tak na imię. Chyba, że ty jesteś Bożena. Nie! Widzicie, siostra zdradziła swoje imię. Nie jestem Bożena, do jasni ciasni. Mogę zdradzić swoje imię nawet. Czemu to jest cebularz? Aleksio! I cebularz. Dobra. Okej. Do cebularza... Dalej cebularza sobie odpuszczę. Może... No? Najpierw do złobu. Może znajdziemy tam coś fajnego. I w międzyczasie... Chyba trzeba odebrać Monkę. Przypomniałam sobie, jak ma na imię ten Mors. Susan. Tak, Mors to Susan. Jest strasznie znudzona nami. O, kolejne śmieci. Dokładnie. Wczoraj oczywiście, jak ją odwiedzałem, wczoraj, w poprzednim odcinku. Chociaż tak, już pewnie wiecie, że odcinki są nagrywane dzień po dniu. Taki po prostu zapasik sobie robię. Tym bardziej, że ja uwielbiam tak. Cicho. No ale właśnie wracając. To po prostu... Oczywiście robiłem jej nudny głos, jak zwykle. Nie ma mąki, trzeba było przestawić. Ja musiałam przestawić. A, właśnie, przy okazji jeszcze jedna rzecz, siostra. Zbieraj sobie spokojnie, muszę też może pozbierać. Po co nam muszę? Na sprzedaż ode mnie chyba. No, może do jakichś przepisów nagle będzie potrzebny odpowiedni gatunek muszli czy coś. Ja się na tym nie znam. Czosnek! Mamy czosnek? No! Wydropiłam! Okej, dobra, zaraz sadzę czosnek. To grzeczna siostrzyczka? Może nie tyle co grzeczna siostrzyczka, co raczej dobrze, że mam czosnek, bo będę mógł zrobić coś z czosnku.
Może ta mgła. I tutaj akurat mogę powiedzieć szczerze, że... Podejrzewam, co będzie z czosnku, na pewno. Podejrzewam po prostu, co będzie z czosnku. Mówiąc wprost, podejrzewam, że będzie dało się zrobić chleb czosnkowy. W sensie taką bagietkę czosnkową? Tak, co jest? Nie mogę posadzić czosnku? Aha, czyli czosnek będzie tu. Nie mów, że czosnek rośnie na drzewie w tej grze. Nie, no raczej tutaj, bo zazwyczaj to są takie... Dobra, nieważne. Po prostu będziemy mogli posadzić czosnek, tylko posadzimy, a póki co... Trzeba zadzwonić na ludzi, siostra nakarmi ich, żeby nie było żadnego, że ich nie karmię. A ja wyznaczę nowy kurs. Czemu ja? Bo ja wyznaczam kurs. No ja też mogę wyznaczyć kurs. Ale ty lepiej się nadajesz do karmienia ludzi. Czemu? Bo jesteś kotem. Cicho. Jestem człowiekiem. Ale w tej grze jesteś kotem. Przepraszam, ja jestem... Dobra, mamy wyspę. Ja jestem egzystencjalnym bytem z kosmosu wykonanym z glutu. No tak, tak, tak. Ale twój Discord mówi co innego. No po prostu zakochałam się w tej grze, no. A hej, Gustaw. Mam coś dla ciebie. Mam Discorda. Już wszyscy, którzy prawdopodobnie to oglądają, to i tak wiedzą. Dobra, ciesz się swoim kapustą. I przerobiłam Daffodila na swoje kolorki. Dobra, ty nakarm, bo ja nie wiem, co im dać. Też nie ci paluszki serowe, jeśli mamy, możesz im dać. Paluszki serowe chyba... A nie to! To paluszki rybne, ostatnio je mieli. Wiem, ale nie mamy chyba serowych. Nie, no robimy serowe paluszki gdzieś kiedyś, więc powinny być. Chyba, że już się tylko skończyło. Tylko rybne. Dobra, to ja już zrobię, to nie jest problem. A długo się robią, czy nie? Trochę tak, więc nakarm ich czymś innym, tylko to musi być dwuskładnikowe, pamiętaj. Wiem. Chyba nie mamy składników na to. Kukurydza i ser nie może być. Dałam się jedno składnikowe. Chociaż ci mówię, mają być dwa. Ja nie wiedziałam, że tu jest jednego. Dobra, to trzeba szybko zrobić mąkę kukurydzianą. Stimulanta wezmą. Tak. Dobra, pora zrobić mąkę kukurydzianą. Shadow Forest discovered. Cienisty las. Znowu nie miejsce, którego potrzebujemy, ale przynajmniej jest jakieś miejsce. A teraz rób szybciej mąkę z ziemniaka. To jest jakiego ziemniaka, z kukurydzy. Mój mózg dzisiaj nie pracuje. A co ciekawe, nagrywam normalnych porach, a nie jakieś tak pierwsze w nocy, jak się zdarza. Co? Tak, siostra. Dobra. Czemu ja czuję tutaj zapach tej mgły? Bo czujesz zapach tej mgły? Tego ostrego cienia? Nie pytają mnie o imię. No nie pytają cię, a i tak je zdradziłaś, Bożena. Mam zdradzić swoje imię, czy nie? Co, twoja decyzja? Dobrze, jestem... Nie wolno. A! Tak. Tak. Okej, rozumiem. No co? Powiedziałam, jestem A. Mamy już wyznaczone tereny, nie widać nowych wysp, więc trzeba płynąć tu. Nie głaszcz tego kota! Iksuj płotkę! Nie ma tu płotki. Iksuj Daffodila! Nie. Ja chcę na łuci, a nie iksować Daffodila. Dobra. Iksuj łuci! Dobra. Będzie więcej drewna. Chociaż nie wiem, czy aż tyle go potrzebujemy. Na obecny moment, podkreślam. Później na pewno będzie potrzebny. Ale powiem szczerze, że jest taka ciekawa sprawa z tym drewnem, że znaleźliśmy drewno, zanim tak naprawdę jest bardzo potrzebne. Bo widzę, że na ulepszenie statku, które chyba już całkowicie opcjonalne, bo daje tylko prędkość. Nikt tak naprawdę nie chce tego drewna, a my już je mamy. Taka odmiana spora od Asha. Ketchupa. Którego, no. Każdy chyba zna. Nie o to chodzi. Całkowita odmiana od popioratego drewna, które potrzebowaliśmy milion sztuk, a nie mieliśmy go przez długi czas. To tyle? Hmm. Te lokacje są takie puste, bezsensowne i w ogóle nic nie ma w nich przydatnego poza drzewnem, który i tak jeszcze nie jest aż takie przydatne. Rozciąganko. Dobra. A co brasz? Czy on nas śledzi? Coś teraz chyba trzeba tutaj. Do kruków. Albo zwiedzać ten obszar. W ogóle zwiedzać obszar. Ale będzie znowu pełno takiego nudnego czasu zwiedzeniowego. O, tu jest
jaki ten papusiek. Tak, jest głodny i znowu nieszczęśliwy. Co bym teraz dać? Nie wiem. Zobaczymy to, starmodne żarcie. O! Pochwalony przez gwiazdy! Naprawdę chwalę twoje... Zaangażowanie? Nie, insight to jest takie po prostu... Takie po prostu intuicje czy coś takiego, komandorze. Naprawdę zgadłaś dobrze, że moje serce naprawdę fajnie by sobie pojadło przez, no, przy staromodnym posiłku. Nie wydaje mi się, żeby pizza była staromodna, tak wtrącając. Rarytas, czy po prostu smakołyk z naszych, po prostu od naszych przodków, naprawdę epickie, rezonujące, dobra, bardzo dziękuję. Dobra, 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 cicho tam. Ups, wybacz, ja trochę na ciebie naplułem. Dalej jest smutny, znowu trzeba go przytulić. Oj, Jezu, jaki on jest słodki. I dziwny. Tak, tak, brakowało ci many. Dobra, zajmijmy się w takim razie odkrywaniem tych wysp nowych, jeśli jakieś są. Mamy coś? Nie. Coś mówi, że tutaj nie znajdziemy. Zastanawiam się, czy... Dobra, są śmieci, są śmieci przynajmniej. Śmieci czy... Mek, już się zrzeszyłam, żółwisko. Śmieci. Jakie obowisko. To pójdziemy na śmieci. I na to będziemy musieli kończyć dzisiejszą przygodę. W wolnej chwili z siostrą popływamy sporo, żeby podkrywać wszystko, co się da, i zwiedzimy te wyspy. Przy okazji też te wyspy przedmgielne powinniśmy pozwiedzać, bo w sumie są te dwie nieodkryte jeszcze. Dobra, co ja, to zdecydowanie. Ale no, to na spokojnie sobie zrobimy. Żeby było wszystko gotowe już na odcinek następny. A ja trochę pozbieram muszle, wybuchnę skrzynię i co mamy? Czosnek! Okej. No i mamy cebulę znowu. Czyli polskie warzywo narodowe. Chyba, że ktoś twierdzi inaczej, no co no. To nie znamy. To proszę wytłumaczyć dlaczego, z jakiego powodu, uargumentować to 25 przykładami i wysłać to wszystko na moją pocztę. Ale nie elektroniczną, tylko pocztę fizyczną. A nie znacie mojego adresu, więc nie wiecie, gdzie to wysłać, więc przykro mi, ale wasze argumenty są nic nieznaczące. No a na obecny moment to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję. Żegnamy się chyba zawsze w tym samym miejscu. W jakim sensie? Nie, ja biegam w różne miejsca. Ale ogólnie dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, jak już powtarzam, siostra mi przerwała. Następny epizod będzie... czymś? Nie wiem o czym. Powiem szczerze, nawet nie wiem właśnie, co będę robił. Poza tym, że na pewno muszę poodkrywać tereny mgielne, zanim to zrobimy. Ale poodkrywamy sobie. No, no i jak mówiłem, na obecnym to tyle, trzymajcie się. Hej, hej.